Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was na drugi odcinek. Zagrajmy w KO Advance na Game Boy Advance. I robimy teraz sobie pierwszy poziom zimowy. Teraz wam pokażę ciekawego sequence breaka. Jak widzicie, KO zamienił się w anioła, po czym poleciał w dół i nie było widać tej deski. Kiedy zrobicie tą kombinację co ja, to wtedy będziecie mogli bez problemu, że tak powiem, troszeczkę na czasie zaoszczędzić i sobie skrócić poziom. Ja postanowiłem to zrobić, ponieważ ten poziom jest dosyć długawy. No może nie aż tak bardzo długawy, ale po prostu mam czasami wrażenie, że zjeżdżając na tej desce zjeżdżam wieczność. Więc po prostu chciałem wam jakby pokazać tego sequence breaka. Pierwotnie tego sequence breaka pokazał Pixel, dlatego odsyłam was na jego longplay. Kiedyś się pamiętam, że on próbował nagrać let's play normalnie z tej oto gierki. Niestety zakończyło się to niestety niepowodzeniem. Więc postanawiam to ja, że tak powiem, zakończyć za niego. W sensie tak jakby zrobić let's play od A do Z. No ale dobra. Muzyka, która leci w tle, no cóż, jest to muzyka, która się na początku po raz pierwszy w menu pojawiła tej gry. I jak widzicie, ja się bardzo mocno stresowałem nagrywając gameplay dla was. A dlaczego? Ponieważ możecie zauważyć, że ciągłe pauzy były w gameplayu. To jest ponieważ ja po prostu chciałem jak najlepszy gameplay zrobić. Żeby nie było też, że będzie: ty ciągle failujesz, pomidor, ty nie umiesz grać w gry, w ogóle weź ty idź. Co z ciebie za youtuber profesjonalny? No. W każdym bądź razie to jest nasze hasło i to był cały ten poziom. Wow, zaliczyliśmy go. Czas na Little Valley. Ogólnie ciekawostka, że za moim oknem też śnieg pada, bo nagrałem to 16 stycznia o godzinie 13:18. Bardzo fajna godzina, nie będę tego ukrywał. I że tak powiem, no przyszedł mróz. Chyba koło minus 8 stopni, coś takiego. No i troszeczkę zaczął sobie śnieg padać. Znaczy, nie lubię śniegu, więc jakoś mnie to niezbytnio nie cieszy, więc nie jestem z tego powodu jakoś za bardzo zadowolony. Nie będę tego ukrywał. Ale dobra, podążamy sobie dalej ku końcu tej gry. Mam nadzieję, że uda mi się w całości skończyć, a nie, że się poddam na przykład. Bo ta naprawdę gra jest... Jak patrzę na ten gameplay, to po prostu aż mi się płakać chce. Ale dobra. Ten poziom będzie polegał na tym, że po prostu będzie dużo śniegu, dużo dosyć platformowania, czyli taka typowa sprawa w platformówkach, typowa rzecz, mógłbym to bardziej ująć. W ogóle nie pamiętam, pod jakim przyciskiem się stawiało checkpointy, tak więc będzie jeszcze śmieszniej, bo nie pamiętam, czy w ogóle jakikolwiek checkpoint zużyłem i najprawdopodobniej nie. Tak więc, no wiecie, tak trochę przypał, nie będę tego ukrywał. I chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego kamerki nie ma w tym let's playu. Myślę, że tą kwestię już sobie wyjaśniliśmy w pierwszym odcinku. Dla osób, które chcą popatrzeć się na mnie. Muzyka, kurde, jest dosyć takich dziwnych klimatów, szczerze powiedziawszy. Ja tak słuchając sobie w tle, słucham jakbym, nie wiem, słuchał jakichś kolęd świątecznych. The fuck? Okej. Oh well. Dobra. Co by tu powiedzieć? W ogóle niby w tym świecie, w tym poziomie jest jasno, tak, ale gdzie jest kurde słońce? Co to w ogóle, słońce się gdzieś schowało? I w ogóle zastanawiam się, gdzie akcja tego poziomu ma miejsce, bo ja widzę w tle jakiś las, z tyłu jakieś góry. Czy my zwiedzamy jakąś, nie wiem, kurde, Mount Everest czy co? Zastanawiam się, może Kao, nie wiem, teleportuje się i zwiedza Mount Everest. Ja tam się nie znam, nie wiem, nie wypowiem się. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Wow, mamy pięść. I ciekawe, co ta pięść zrobi. Ha, zgadliście. Gówno zrobi. Dobra, nie bądź taki wulgarny, Michał. Hej, halo, ogarnij się. No, wrogami w tym poziomie będą oczywiście łosie, jak i ci Eskimosy. I w ogóle tutaj mi się grafika chyba pobagowała. Z tego, co widzę przez te filtry. Frozen Lake, czyli następny poziom. Ogólnie powiem wam szczerze, że dzisiaj byłem w tym, w szkole. Tak, bo nawet, że już się przestałem uczyć, że kompletnie już powinienem właściwie sobie pracować, to jednak w szkole byłem, bo musiałem zaliczyć zaległy egzamin zawodowy. Powiem wam szczerze, że się dziwnie czułem, dosłownie. Jak chodziłem do tej szkoły jeszcze w 2017, w sensie do kwietnia, to tak ta szkoła wydawała mi się, wiecie, taka
No, w miarę duża, ale... Znaczy, ona w sumie jest duża. Ale powiem wam szczerze, teraz jakby chodziłem sobie po holu, to czuję się dosłownie, jakby ta szkoła zmalała. Nie wiem, czy to przez to, że ja urosłem, czy co, chociaż bądźmy sobie szczerzy, ja praktycznie nie urosłem w ogóle, prawie że od tamtego momentu. Więc nie wiem, po prostu pewnie dlatego, że to jest na zasadzie tego, że to była moja codzienność, a teraz jakby odzwyczaiłem się od tego, poszedłem do większej rzeczywistości i wróciłem i widzę, że to jest po prostu, tak się dziwnie czuję, mega. Ta muzyka też jest nawet spoko, muszę przyznać. I pingwin z młotem. Czyżby to był ten pingwinek z Kinder Pingui? Być może. No trochę taki podobny kolorek w sumie. No dosyć takie jest podobieństwo, nie będę ukrywał. O Boże. W ogóle odnośnie tej gry. Z tego co słyszałem, był planowany port japoński tej gry. Tak, serio, Kangurek Kao miał wyjść w Japonii. W sensie ten port tej gry, a raczej wersja. Ale ostatecznie się to nie wydarzyło nigdy, z tego względu, że pewnie ta gra miała takie słabe noty, że dajcie pan spokój. Nie chciałbym też takiego gówna wydawać. Dobra, kolejny poziom. Nie przeczytałem nawet nazwy, szczerze. Ale widzę, że tutaj już wielka foka, albo wielki fok, albo mors. Nie wiem, jak on się szczerze nazywa. Nie obchodzi mnie to, ale w każdym razie się pojawił. Tak, pojawił. Ja jestem z Pomorza, moi drodzy. Ja nie umiem mówić po polsku. Mówię tylko po pomorszczańsku. Dobra, ogarniam się już. Tym. Nawet ciekawa nutka. Mogę przyznać, że soundtrack aż tak zły nie jest. Być może w pierwszym odcinku trochę przesadziłem, ale soundtrack aż taki zły nie jest. Mogę powiedzieć, że nawet spoko. Ale sama gra jest po prostu dla mnie do kitu. I to jest jedyny raz, kiedy w sumie zmierzę się z tą grą na kanale. Już więcej nie będzie tej gry. Nigdy. Czy ja wspominałem, że ja już mówiłem nigdy? A, to nie wiem, czy mówiłem przenigdy, więc przenigdy. Jeszcze raz przenigdy. Nie będzie tej gry. Po prostu ta gra nie zasługuje nawet na let's playowanie tej, ale jako, że jestem kompletnym masochistą plus nie mam co robić, to stwierdziłem, że hej, z let's playowanie tej gry to będzie czysta frajda. W ogóle z tego, co zauważyłem, jeszcze po zdobyciu 120 monet mamy życie. Co zwykle w grach było, że po 100 monetach, no ale... Okej, powiedzmy, że kumam. Ale skoki, ale ten kangurek Kao jest wyskakany. Dosłownie, kurde. Wow, kangurku, zapisz się na olimpiadę. Będziesz nieźle skakał. Albo weź sobie te. Ogarnij narty. I poleć sobie niczym Adam Małysz, kurde, na skoki narciarskie. Zobaczymy, czy będziesz taki też wyskakany i czy będziesz, kurde, bijał rekordy. W ogóle dźwięki z gry to są jakby dźwięki z Kangurka Kao jedynki, tylko że zmienione na format gameboyowy. Co mogliście dostrzec chociażby po tym krzyku Kangurka Kao, który był troszeczkę rozciągnięty w czasie z dodatkowym echem. Z czego ja bardzo nie lubię, ponieważ jak grałem sobie, że tak powiem, tak dla siebie, to uszy mnie potem strasznie bolały po tym darciu pyska tego wstrętnego kangura. No dobra, może nie wstrętnego, ale po prostu tego kangura. Po prostu aż mnie uszy bolały, bo on tak darł pyska. Ale przyznam szczerze, nie chciałbym się z nim boksować. Ma rękawice, więc on ma przewagę. Atak z dupy to najlepsze, co może być w tej grze, naprawdę. Ewentualnie atak z ogona, co widzieliście przed chwilą. I powiedzcie mi, czy tutaj będzie koniec poziomu? Nie. Ale coś tu mamy. Potrzeba klucza tutaj. Ale raczej to jest coś tajnego, więc w
sumie to walić to. Właściwie po co ja to komentuję, jakbym prowadził to na żywo? Przecież ja to prowadzę post komentary. Pomidor, co ty zapomniałeś? Tak, zapomniałem, bo jestem przyzwyczajony do gameplayów live komentary teraz. Dlatego zapomniałem, że robię post komentary w tym let's playu. Ale znając życie, ta kłódka oznaczała pewnie, że tam jest jakby jakiś tajny etap, którego na szczęście nigdy nie pokażę. Dobra. Lecimy dalej. Jeszcze tylko 10 monet, teraz 8 i będzie kolejne życie, yeah! Szczerze powiedziawszy, nie chciałbym się w tej zimnej wodzie skąpać, jakiej tam, że tak powiem, po tym, jak to się mówi. O, teraz bear pick, czyli będziemy walczyli z chyba bossem, tak? Powiedzcie, że to będzie boss. Nie, to nie będzie boss, to jeszcze nie jest boss, czyli jeszcze trochę nam tutaj tego poziomu zejdzie. O, ja pierdzielę. Modlę się tylko o to, by był już koniec tej gry. Ale trzeba to zrobić. Nie chodzi o to, że robię let's play na wymuszenie, bo nic z tych rzeczy nie chcę powiedzieć. Ale jak najbardziej mogę przyznać, że poziom sam w sobie jest irytujący. Jak w sumie gra jest sama w sobie irytująca, co ja będę tutaj owijał w bawełnę. Nie ma co owijać bawełnę. Po prostu gra jest sama w sobie do dupy. A bardzo bym chciał ją jak najszybciej skończyć, a jako, że ta seria trwa tylko 3 odcinki, tak więc cool! Dobra. Ogólnie co chcę wam jeszcze powiedzieć ciekawego, to to, że planuję sobie, że tak powiem, kolejną listę let's play. Ale już nie będę tego publikował na YouTube. Stwierdziłem, że po mojej, że tak powiem, wpadce z listą let's play 2017, mam nadzieję, że o tej liście nigdy już nie będziemy wspominać, nigdy przenigdy, to ten, to ja sobie zrobiłem taką dla siebie playlistę, znaczy listę let's play, i tam jakby mam sobie zapisane gierki, które będę sobie let's playował za jakiś czas. Mam w planach dużo i to bardzo dużo do let's playowania, nie będę tego ukrywał, ale po prostu nie będę już jakby tworzył na ten temat filmów, bo stwierdziłem, że skoro tworzę na ten temat filmy, to zawsze to się kończy tak samo, zawsze to się kończy tak, że nie wychodzę, że tak powiem, no, jakby to powiedzieć w skrócie. Nigdy nie mogę dotrzymać obietnicy. Chociaż, choćbym się starał, choćbym nie wiadomo jak się starał, zawsze musi być coś, co mi stanie na drodze do tego, żeby wam dotrzymać obietnicę i zrobić w końcu waszą jakąś ulubioną gierkę. Uwierzcie mi, ja też bardzo bym chciał nagrać dużo gier, które wy mi proponujecie, ale ja nie chcę nic robić na siłę. Gdy ja widzę, że ja nie mam na tą grę ochoty, to nie będę z tego robił let's playa. Ponieważ to byłoby istne samobójstwo i debilizm totalny z mojej strony to byłby. Dlatego w skrócie powiedziałem sobie, że dopiero zajmę się za te gry, które wy mi tam proponujecie. Dopiero wtedy, kiedy albo nabędę te gry, albo w każdym bądź razie znajdę na nie czas i chęć. To był głównie powód, czemu ja do teraz nie nagrałem Nesgodzilli. Pamiętacie Nesgodzillę? Hype'owałem ten let's play, hype'owałem wszędzie, gdzie się tylko da. Czy to na retro składzie, czy to gdziekolwiek się po prostu dało. Wszędzie wspominałem o Nesgodzilli, że będzie następna. I nawet hype'owałem ludzi w komentarzach czy w opisie. I jak myślicie, co z tego let's play'a wyszło? Totalne gówno. No może po prostu nie totalne gówno, ale let's play'a nie ma w ogóle. Po prostu let's play do teraz nie miał jakby swojego oficjalnego nadejścia. Bo jakby to powiedzieć, kiedy mocno hype'ujesz, to później ten hype jakby ci opada i w pewnym momencie już mówisz sobie, że wiesz, że nie masz na to ochoty, albo po prostu ochota ci tak pada, że już... Zresztą sami chyba wiecie, do czego chcę dążyć. Sami chyba domyślacie się, o co mi chodzi. Nie muszę chyba takich rzeczy tłumaczyć. Ja po prostu w skrócie wiem, że już nie będę robił takich rzeczy. Stwierdzam, że po prostu w skrócie to nie ma moim zdaniem sensu. Bo i tak, znając życie, zrobię co innego i wyjdzie co innego, więc... Najlepiej, żebym to ja sobie we własnym zakresie patrzył, jakie tam gry będę nagrywał i po prostu robił tak zwane troszeczkę rzadsze odcinki, ale bardziej dopracowane. No teraz ta seria będzie raczej codziennie, no bo to co, tylko 3 odcinki trwa, więc trochę szkoda byłoby dawać ją co na przykład, nie wiem, co tydzień albo co 2 tygodnie. No trochę byłaby to dla mnie... głupota byłaby totalna. Dobra, czas na Big Blizzard, bo cały sobie poziom przegadaliśmy, a Big Blizzard to jest inaczej Yeti.
A więc taktyka na tego bossa jest bardzo prosta. W skrócie, skocz sobie na tą oto platformę i zaraz go zaatakuj tak jak poprzedniego bossa, czyli z dupska. Naprawdę bossowie w tej grze są raz, że leniwi, dwa, że po prostu dla mnie, szczerze, może i mają, może po prostu gra ma jakby jakąś taką ambicję w sobie, że pomysł jakiś ma ciekawy dosyć. Ale naprawdę zobaczcie, czy wy czulibyście satysfakcję walcząc tak z bossem? Naprawdę, dla mnie to już jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. Dosłownie, wystarczy, że będziesz wiedział jak walczyć z pierwszym bossem i tak przejdziesz każdego bossa. Nie pamiętam Huntera, ale zaraz się to wszystko okaże. Znaczy, dobra, może nie jakiś zaraz, ale później się okaże jak się walczy z Hunterem. To się dowiemy wszystkiego. Już widzicie, mamy ponad połowę bossa pokonanego. W sensie ponad połowę mu pasek zjechał. Naprawdę, to jest po prostu dosyć smutne, no ale no co, nie mnie to oceniać. Twórcy chcieli takich bossów, to twórcy takich bossów zrobili i twórcy jakby sami są teraz w tym momencie sobie winni za to. Ja tylko mogę z góry powiedzieć, że gratuluję im głupoty. I proszę bardzo, boss został oto pokonany. Taktyka nie była zbytnio jakoś, no nie wiem, wymagająca, po prostu skacz dupskiem KO na jego głowie i tyle. I po bossie. No i to by było na tyle. Tak więc lecimy sobie dalej z grom. Czas na nową sekcję, bo świat numer 2 został ukończony, czyli świat zimowy. Czas na Lightning Speed, czyli poziom, w którym to będziemy poruszali się samolotem, odrzutowcem, Bóg wie co to jest. I muzyka troszeczkę mi przypomina muzykę z Pac-Mana World 2. Tą, wiecie, tą taką muzykę cyrkową, coś takiego. Nie wiem szczerze co to była za muzyka. Ale tak dziwnie brzmi trochę i widać, że dalej jesteśmy w świecie drugim, tylko po prostu nie wiem czy ten poziom, wiecie co, ten poziom chyba jest takim poziomem transformacyjnym, który ma, jakby to powiedzieć, oznajmić lub powiadomić gracza, że zmieniamy świat. Bo nie będę ukrywał, ale zobaczcie sobie na to, że w tle mamy jeszcze te zimowe góry i są zimowe drzewa, więc troszeczkę jest to jakby połączenie świata numer 2 z nową sekcją totalnie, albo po prostu taki, nie wiem. Nie wiem, jak chcecie, możecie się wypowiedzieć w komentarzach, ja po prostu tylko wyrażam swoją opinię i swój pogląd, jak ja to mniej więcej sobie widzę. Ale przynajmniej mówię, Kangurka KO Advance będziemy mieli z głowy. Hurra! Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Dobra. Ale muzyka, nie będę ukrywał, że jest dziwna. I zobaczcie, tutaj też będę failował i tutaj też będą save state'y. Więc musimy się wszyscy na to przygotować. Oho, oho, tam były monety. Ale ja postanowiłem ich nie wziąć, ponieważ nie chciałem ryzykować, bo tam u góry były kolce. Co sprawiłoby, że KO by zginął dosłownie w ułamek sekundy. I to byłoby tyle, po KO byłoby. KO w Macao, kakao. W ogóle wyczaiłem sobie ceny odnośnie green screena, to co ten temat, który poruszałem w poprzednim odcinku. I okazuje się, że najtańszy green screen w mojej okolicy jest za 120 zł. Więc chyba sobie powoli będę myślał nad zakupem. Bo tak jak wspominałem już odcinek temu, wspomnę tu i teraz. Nie będę ukrywał, że chcę trochę pójść w jakość też. Żebyście mieli jak najlepiej te gameplaye, żebyście nie musieli widzieć tego co jest za mną, tylko po prostu ja bym miał green screen, byłbym w miarę dobrze wycięty i tyle. I byście widzieli tylko mnie, a nie to co mam z tyłu, że przysłowiowy burdel. Bo nie będę ukrywał, tak, za mną jest burdel. I w ogóle dzisiaj sobie streamowałem. Ci co pamiętają, to pewnie pamiętają tą katastrofę znaną Kangurkiem KO na PC i Super Mario 64. Bo nie będę ukrywał, że w te dwie gry sobie ogrywałem, bo było to tak zwane randomowe giercowanie. Co skończyło się oczywiście katastrofą i stream skończył się praktycznie po 56 minutach, czy 55, coś takiego. Po prostu dzisiaj mój internet ma jakiegoś downa przez tą pogodę, naprawdę. Kiedy włączyłem streamowanie, to miałem dosłownie czerwoną kropkę. I w OBS-ie nawet były te problemy całe, że często bitrate po prostu się gubił. No i to po prostu zabiło jakby tego streama. Też wiecie, możecie powiedzieć sobie, hej, no to po co streamowałeś, skoro wiedziałeś, że tak będzie? No właśnie w tym rzecz, że nie wiedziałem, że tak będzie. Po prostu widziałem, że pada i zwykle, gdy padało, to nie było zbytnio teraz problemu. Znaczy ogólnie, że teraz. Po prostu nie było problemu. A teraz? A teraz w całym domu jest problemy
są problemy, jakie jest, kurde, to jest, mi wbiło się tak w głowę, że ja je ciągle powtarzam, przez co Kangurek K.O. ginie na gameplayu. Nie, chodzi po prostu o to, że mam jakby problemy, no. Będę się męczył z tą małpą, uwierzcie mi, mogłem to wyedytować, ale nie pomyślałem. Który to już raz zginął? Chyba 7 śmierci pod rząd tu było. Albo z 8. No i tutaj oczywiście to wyedytowałem, ponieważ chciałem sobie naładować życie. Mogłem to trochę jednak skrócić, nie pomyślałem, ale jak to ja po prostu musiałem. Chciałem, że tak powiem, jak najszybciej. No ale wracając do tematu. Jakoś wcześniej nie miałem takiego problemu z zasięgiem jak teraz, a teraz to po prostu w całym domu są problemy z zasięgiem, serio. Ja mam często w telefonie jedną kreskę, na często. Dzisiaj miałem chyba przez cały czas. I ciężko było się do mnie dodzwonić. A czasami nawet były problemy z samym zasięgiem, bo kurde padł. I ten świat troszeczkę, no cóż, trochę mi przypomina Kroka jedynkę. Oczywiście Legend of the Gobos. Taką świetną grę, która po prostu ryła mi psychikę kiedyś. No może pod tym względem, że była trudna i w sumie jest nadal trudna, nie będę tego ukrywał. La 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 la. Muzyka jest jak najbardziej cool. O Boże, czy to była papuga, która zrzuciła na mnie skrzynkę? Jak ty, papugo, mogłaś? Co ty sobie wyobrażasz w ogóle? I ten, w ogóle też co chciałem powiedzieć, to to, że u mnie teraz w ogóle są przeceny, jeżeli chodzi o gierki. Bo nie wiem w sumie czemu. Wiem, że były na święta przeceny i tak dalej, ale teraz? Nie wiem, o co chodzi. Wiem, że po prostu u mnie Insane Trilogy teraz zamiast kosztować 100 coś, to kosztuje 99 zł. A Ratchet i Clank na PS4 kosztuje 119. Ale jako, że te gierki już posiadam, to nie muszę ich kupywać. Chociaż trochę szkoda, że teraz dopiero są przeceny, a nie wtedy, bo wtedy może bym troszeczkę za mniejszą cenę kupiła i bym więcej zaoszczędził. No ale trudno się mówi, raz się żyje. Niestety. Takie jest życie. I uwierzcie mi, że to jest blisko końca. Właściwie to już jest koniec poziomu i na samym końcu po prostu ginąłem. Tak jak po prostu, nie wiem. Cały czas ginąłem na samym końcu. Co my tu mamy dalej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem poziomów nam jeszcze zostało, tak więc... No cóż, mam nadzieję, że wam się let's play podoba. Będziemy sobie już kończyć. A nie, jeszcze nie. Dobra, przepraszam, moja wina. Bo nie ogarnąłem, że jeszcze jeden poziom robimy. Myślałem, że ten... tutaj sobie już będę stał w miejscu dalej. A okazało się, że będziemy dalej grać. Więc przepraszam, mój błąd. Nie wychodźcie jeszcze z odcinka. Chociaż i tak pewnie duża część już to zrobiła. Sobie w ogóle ściszę przeglądarkę, bo ja mam włączoną przeglądarkę. Kompletnie ją sobie wyciszę. Chyba, że ten w mikserze. Czekajcie chwilę. Dobra, jest git. Mam wyciszoną. Nic nie będzie słychać. Nic z żadnego Facebooka nie będzie słychać. Po prostu mam przy okazji przeglądarkę odpaloną w razie W. Jakbym czegoś po prostu zapomniał na temat tej gry, ale ta gra w ogóle żadnych ciekawostek nie ma. I patrzcie, jak Kangurek K.O. popierdziela, dosłownie dostał nagle speeda niczym Sonic the Hedgehog albo Shadow the Hedgehog i postanawia jak najszybciej skończyć poziom. Patrzcie na to, kurde, jak będzie zaraz popierdzielał ten Kangurek. Co on sobie w ogóle wyobraża? 16 pięści. Szkoda, że ja nie wiem, jak używać tych pięści. Ja nawet nie wiem, jak używać tych checkpointów. Po prostu grałem bez checkpointów na samych load state'ach. Dosłownie, typowo. Dobra. Leć dalej, leć niczym Adam Małysz. Co ja mam z tym Adamem Małyszem? Kurde mać. No i tutaj jest koniec poziomu. Jak widzicie, dosyć ekspresowo zajrzeliśmy. Dobra, proszę państwa. Mam nadzieję, że jestem informatywny, mam nadzieję, że let's play wam się podoba. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by być na bieżąco z każdym filmem, jak i live streamem. A jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to możesz zostawić łapkę w górę, a my widzimy się w ostatnim odcinku. Zagrajmy w KO Advance. Trzymajcie się i cześć.